Kibice mówią wprost: chcemy znać prawdę, chcemy poznać prawdę. Stop oszukiwaniu nas. Czy Robert Lewandowski ma kontuzję? Czy jest kontuzjowany? No właśnie, dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ pojawił się w sieci filmik, na którym Robert utyka. Mało tego, Robert Lewandowski nie szczelił me w meczu z Lipskiem gola. E, to był kluczowy, tak naprawdę, mecz, po którym e, praktycznie miało się wszystko rozwiązać. Czy e, tutaj jedynką w Wundeslize jest Bayern Monachium, czy też Borussia. Dortmund Teraz praktycznie muszą grać z Eintrachtem, żeby to się wyjaśniło. Natomiast przeprowadziłem śledztwo dziennikarstwie, o efektach tego śledztwa poinformuję w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, nie trudno tak naprawdę nie zorientować się, że ostatnio pojawiły się takie informacje, że Robert Lewandowski utyka na jedną nogę. Nawet się pojawił filmik, gdzie Robert podchodził do autokaru, no ale potem w meczu praktycznie z Lipskiem Robert wystąpił, tak, natomiast utykał właśnie, został nagrany na kamerze, utykał, taki filmik był na Twitterze. No i kibice są zaciekawieni, tak, co się dzieje z Robertem Lewandowskim. Robert Lewandowski nigdy nie przedstawia swojego stanu zdrowia, tak, na media społecznościowych, nigdy nie zdradza się, że ma jakieś kontuzje czy też mikrourazy, a jest to absolutnie niemożliwe w dzisiejszych czasach, żeby nie miał żadnej kontuzji, żadnej praktycznie problemów zdrowotnych. Dlatego dostałem wiele pytań na, a propos właśnie Roberta Lewandowskiego, no bo przecież w moim, na moim kanale jest mnóstwo filmów, pewnie jest około 300 filmów na temat Roberta Lewandowskiego, oglądam występy Roberta. Przeprowadziłem śledztwo dziennikarskie właśnie, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, czy rzeczywiście jest skontuzjowany i no, roz, na kilku etapach tak naprawdę rozmawiałem z znajomymi, którzy mieszkają w Monachium, którzy chodzą na mecz, no nie miałem takiej możliwości, żeby być po prostu w Monachium i oglądać ten mecz, natomiast ci znajomi właśnie moi byli na meczu w, tutaj w Monachium i rzeczywiście obserwowali tutaj Roberta Lewandowskiego, jak, jak po prostu wygląda w ostatnich meczach. No i teraz właśnie a propos jego występu, jeśli chodzi o Roberta, jeśli chodzi właśnie o występ Roberta w, w meczu z, z Lipskiem, tak? RB Lipsk, to było na stadionie w Lipsku, no ale oni też byli po prostu na tym meczu, bo wyjechali razem z tą z kibicami Bayernu. No i czy Robert rzeczywiście ma kontuzję, czy też nie? Moim zdaniem Robert ma kontuzję, ma kontuzję, zresztą to było widać Podczas tego meczu RBLI oglądałem ten mecz też yy, nie tylko pod kątem po prostu te widowiska sportowego, ale pod kątem ewentualnej kontuzji Roberta. I rzeczywiście miał takie sytuacje, praktycznie stuprocentowe, albo z których mógł strzelić Gola yy, czy rozpocząć akcję i te yy, jakby sytuacje nie puszczał, tak? Ale widać było, że coś po prostu jest nie tak, tak? Oczywiście jest to moje subiektywne spostrzeżenie. Moim zdaniem, Robert Lewandowski ma kontuzję i gra na środkach przeciwbólowych. Na e, takich tych hamujących, tak? Czy po prostu stopujących tą kontuzję? Na uśnieżających ból w czasie, po na, 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 w czasie po prostu trwania meczu. Później praktycznie te środki puszczają, no i pewnie jest ból. Natomiast moim zdaniem, to po prostu on gra na środkach przeciwbólowych. Teraz kolejny fakt, jakby, który o tym świadczy. Ostatnio Robert Lewandowski praktycznie trenował indywidualnie. Niko Kowacz zorganizował taki trening indywidualny dla niego. Tam było chyba Neuer, Frank Ribery, no już nie pamiętam, ale tam po prostu kilku zawodników, czterech chyba było zawodników. Grali, oni, oni trenowali osobno i tam też był Robert Lewandowski. No tutaj wiadomo, że Frank Ribery ma 36 lat. Tutaj Neuer praktycznie to jest bramkarzem. Też ma po prostu problemy zdrowotne on, znaczy problemy zdrowotne kiepski tutaj sezon, grzeje ławkę, tak. Też uskarżał się ostatnio na problemy zdrowotne, ale nie wiadomo, czy to nie jest spowodowane tym, że kiepsko się prezentuje. Bo, no, i też takim jest zawodnikiem, że jak się kiepsko prezentuje, to po prostu woli usiąść na ławce i nie grać. No, to niespotykane, nie no, ale tak jest. Natomiast rzeczywiście, osobno, trenowo, niż piesza drużyna ktoś by mógł to powiedzieć, no tak, ale to nie, o niczym nie świadczy, natomiast on praktycznie Robert dwa czy trzy razy w ostatnim czasie trenował osobno, trenował z taką grupką piłkarzy, których ewentualnie można byłoby zapisać, tak, czy, czy nazwać ich takimi piłkarzami, którzy mają gdzieś problemy, tak, tutaj odstają od drużyny, od reszty drużyny w cudzysłowie oczywiście, tak, no bo przecież potem podczas meczu występują i tak dalej czyli to mogłoby świadczyć, że ma kontuzję, ta obserwacja to właśnie tych znajomych którzy potwierdzili moje takie opinie, tak, widzieli jak Robert zachowuje się, kiedy nie był przy piłce. No nie było takiej sytuacji, żeby on jakby kuśtykał na nogę, tak? Żeby się chwytał za nogę, ale nie był na tyle sprawny, co po prostu w innych meczach. No i to, że Robert praktycznie nie zdobył go, to był bardzo ważny mecz ponieważ to jest, był mecz Bayern Monachium kontra Erbeliwsk, mecz, który wystarczyło zdobyć tylko jedną bramkę, jedną bramkę w tym po prostu spotkaniu, żeby żeby po prostu być mistrzem, mieć święty spokój, żeby wyprzedzić Borusję Dortmund, a tego praktycznie Bayern nie uczynił. No, co prawda, uczynił, tak, bo Gorecka strzelił bramkę, ale później był ward, sprawdzono, był na spalonym, po prostu i cofniętą tę decyzję. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Bayern Monachium, to dalej jest niepewne, czeka jeszcze jedno, ostatnie spotkanie z Eintrachtem Frankfurt, bardzo ciekawe, spotkanie, bo przecież Eintracht Franku wcześniej prowadził Niko Kowasz tak, który właśnie walczył z Eintracht, prowadził Eintracht i walczył z Bayernem i pokonał Bayern w finale tam w mistrzostwach, <grym> także to dosyć ciekawa sytuacja. No, ale rzeczywiście. Tutaj rzeczywiście wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski ma jakąś kontuzję, tak czy jakiś mikrouraz. A oczywiście mówię, to jest moje subiektywne spostrzeżenie, nie mam na to dowodów. Robert Lewandowski nigdy nie przedstawia, nie informuje mediu, na mediach swoich społecznościowych, na Instagramie, nigdy nie pokazuje, żeby gdzieś po prostu miał w gabinecie lekarza, i tak dalej. Zawsze chce być po prostu zdrowy, tak? nie chce, żeby jakakolwiek informacja poszła. Natomiast rzeczywiście widzieliśmy, jak Robert Lewandowski utykał na jedną nogę, jak szedł do autokaru, taki filmik się pojawił. To też o niczym nie świadczy, bo mógł naciągnąć jakiś mięsień podczas po prostu gry, tak? No ale według mnie to jest mało prawdopodobne, tak? No, tutaj nie ma co się oszukiwać, że zmęczenie daje też w, w znaki Robertowi. Praktycznie tyle czasu, co on występuje wszystkie mecze grał w tym sezonie, mnóstwo goli zdobył ponad 20, chociaż i tak, ten bilans jest mniejszy niż po prostu się spodziewano. Natomiast rzeczywiście. rzeczywiście oczywiście tutaj prawdopodobnie ma, ma po prostu kontuzję, tak. Nawet Robert Lewandowski wrzucił na swoje media społecznościowe takie zdjęcie z takim wpisem: czas zakończyć to w Monachium. Tak, po prostu skwitował wszystko, jeśli chodzi o finisz Bundesligi na swoim właśnie Instagramie. No chodzi oczywiście o spotkanie Eintracht kontra tutaj Bayer Monachium, Bayer Monachium. Nie ma co się oszukiwać, Robert Lewandowski młodszy nie będzie, już ma 30. skończoną, chociaż bardzo dobrze się prowadzi biologicznie, pewnie ten wiek jest troszeczkę młodszy, tak? Natomiast bardzo dobrze się prowadzi. Dieta, zero używek i tak dalej, zero alkoholu. Natomiast no to nie jest tak, że on ma nie, kości, stawy z gumę, że nic mu się nie stanie, tak? No też jest narażony. Także moim zdaniem, ma jakąś kontuzję, ma jakąś po prostu kontuzję tutaj ukryto, po prostu, albo jakiś mikro uraz, może wie o tym lekarz klubowy a bo te, i też nie. Natomiast po tych obserwacjach, a więc gibice na stadionie, po tym, że nie, nie trenował po prostu właśnie z, z drużyną, tylko osobno trenował, co się rzadko zdarza, praktycznie nie przypomina sobie takiej sytuacji, żeby Robert osobno trenował. No Ktoś powiedział, że no dobrze, on trenował osobno, bo on miał konflikt na pięku z Kingsleyem Komanem, to żeby potem jakby tutaj nie zaoszczędzić tej po prostu tej, 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 tej relacji czy z innymi piłkarzami. Nie, no tak nie działa, tak? To, co nie tak nie działa? To nie jest jakaś izolacja, tak? Jak w więzieniu że się będzie izolowało po prostu tych, którzy mają napięku, czy z innymi, którymi mogłyby się pokłócić, to, to w ten sposób nie funkcjonuje. Natomiast to mogłoby wskazywać, także, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o Roberta. Zobaczymy, nie, zobaczymy. Na pewno w tym sezonie Robert Lewandowski ma mniej bramek, niż się spodziewano, tak? Chociaż ja mówię tak, e, jeśli chodzi o formę, m, czy dyspozycję Robert miał. M, tylko problem był, jeśli chodzi o drużynę, tak, Ustawienie drużyny, e, no i zawodników. Przede wszystkim Robert żyje z podań. E, tutaj było dużo rotacji, dużo po prostu nieprzemyślanych decyzji, konflikty. E, no, e, gdyby na przykład Jupp Henke sprowadził tą drużynę na pewno ten bilans bramkowy Robert Lewandowski miałby większy, tak? A tutaj cały czas się eksperymentuje z Nikokowaczem. Mówi się, że Nikokowacz Kowacz opuści tą drużynę, że przyjdzie trener Ajaxu Amsterdam, także są przymierzani inni trenerzy, no zobaczymy jak to się ostatecznie skończy. Nawet się mówi, że o po poczetino może przyjść. To była dosyć ciekawa, zaskakująca informacja. Wiemy, że praktycznie od czerwca czeka rewolucję. Bayern Monachium przyjdzie czterech zawodników. Pawart, Nandes, także inni zawodnicy. Robin odejdzie i Frank Ribery też po prostu od jednego z tego klubu. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat Sądzicie, czy że według was Robert Lewandowski ma kontuzję, czy też nie. No Ja sobie przypominam taką sytuację, kiedy grał wraz na, na reprezentacji Polski, gdzie praktycznie tutaj przeciwnik uderzył go w piszczel, tak? No, w te deski, które ochraniają, to praktycznie dziura była na wylot, i aż do tutaj nogi, tak dziurem zrobił przeciwnik. Także te kości cały czas są pogruchotane. No bo wiadomo, że Robert Lewandowski zawsze jest kryty przez dwóch czy trzech zawodników, tak? A tym bardziej w Bundeslidze, gdzie gra przeciwko obrońcom któryś raz z rzędu, więc oni już go znają, jego nawyki, sposób gry i tak dalej. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Cześć.